Dzień dobry, witajcie. Jak widzicie, jesteśmy sobie znowu na spacerku. Znowu pada, czyli tak jak lubię, opadające krople deszczu, które słychać właśnie, jak uderzają w te liście, które tutaj wszędzie leżą, no i w listki, które są jeszcze na drzewach. Jest fantastycznie. Moi drodzy, Madzia zapytała o grelinę i jej wpływ na otyłość. Otóż ja na temat tych hormonów związanych z otyłością mogę rzeczywiście nagrać Wam film, ale moi drodzy, tak naprawdę to te wszystkie nazwy medyczne możemy sobie włożyć po prostu w buty, ponieważ za tymi nazwami nie idzie nic prócz nazw i ewentualnie nic prócz tego, że lekarze będą chcieli nam wpierniczyć sztuczne hormony jako lek, który rzekomo coś leczy, w tym przypadku otyłość. Otóż, moi drodzy, grelina i leptyna to są przeciwstawne dla siebie hormony. Grelina jest hormonem, który odpowiada za uczucie głodu, a więc to jest to uczucie, że burczy Wam w brzuchu, cała zawartość żołądka została opróżniona, burczy w brzuchu, jesteśmy głodni. Jeśli macie tego typu odczucia, to znaczy, że grelina jest produkowana właśnie w trzonie czy w tej dolnej ścianie żołądka. Ale tutaj już zaczyna się problem, moi drodzy. Jeszcze tylko Wam wspomnę, że leptyna jest hormonem sytości, który jest głównie produkowany przez tkankę tłuszczową, a więc jest to hormon, który odpowiada za to, że macie to uczucie, że okej, już jesteście najedzeni, więcej nie chcecie. No i teraz wracając do greliny. Jak już wspomniałam, ona jest produkowana w trzonie, ona jest produkowana w trzonie żołądka oraz jakby w tej podstawie, dolnej ścianie żołądka. No i moi drodzy, tutaj się już zaczynają problemy. Mianowicie chodzi o to, że niestety u osób, które są otyłe, mają problemy z wagą, efekt jojo i wszystkie problemy właśnie takie jakieś, powiedzmy sobie, metaboliczne, najczęściej nie występuje uczucie głodu. Chociaż może być też tak, że leptyna nie jest produkowana u takich ludzi i wtedy ludzie są non-stop głodne, a więc może to działać po prostu dwojako. Ale do czego ja zmierzam? Chodzi o to, że grelina bywa tak, że ona nie może być wyprodukowana przez ten trzon żołądka czy przez tą dolną ścianę, tylko i wyłącznie ze względu na to, że lamblie, które przedostają się z trzustki, z wątroby do żołądka, rozrzedzają kwasy żołądkowe, a więc już ten żołądek nie jest w stanie wykonywać swojej funkcji trawiennej. Jedna kwestia. W związku z czym w tym żołądku nie są odpowiednie aminokwasy tworzone, a grelina jest tak naprawdę hormonem białkowym. Więc aminokwasy już w tym żołądku nie mogą zostać odpowiednio trawione i przekształcone. Również nie wchłania się witamina B12, ponieważ nie ma odpowiednich hormonów i peptydów, które by jakby sprawiły, że ta witamina B12 mogłaby zostać wchłonięta, stąd permanentne niedobory witaminy B12 u ludzi. No i tutaj, moi drodzy, jeśli mamy takie rozrzedzone soki żołądkowe, no to co się dzieje? Oczywiście tam, w tym trzonie, na dnie żołądka, powstają po prostu grzybice. Najczęściej jest to pleśniak racemosus, który żywi się nieprzetrawionymi białkami, a więc wszystkimi białkowymi odpadami, których jest bardzo dużo w momencie, kiedy żołądek nie jest w stanie wykonywać swojej pracy. Więc, moi drodzy, jak już widzimy, słaby żołądek, w którym zasiedliły się patogeny, w tym tutaj mówimy o grzybicy, lambli, często helikobakter, nie jest w stanie produkować odpowiednich białek i peptydów, które odpowiadałyby za uczucie głodu. I teraz, jeśli porozmawiamy sobie z osobami otyłymi, to dowiemy się, że one nie jedzą prawie w ogóle, jedzą mało, a w ogóle najczęściej jest tak, że one nie odczuwają
po prostu głodu. Ich żołądek jest cały czas w stanie takiego stand-by'u, takiego zamulenia i one jedzą, bo jedzą, ale nie czują po prostu się głodne. Często nie mają apetytu. I teraz, moi drodzy, to, co jest najważniejsze, to to, że tu nie powinniśmy rozpatrywać tego problemu jako problemu z hormonami, bo otyłość jest chorobą, która jest związana z wychłodzeniem elementu ziemi. I ja o tym opowiadam w filmie Detox. W tym filmie Detox macie również podlinkowane różne filmy, między innymi jest tam film o śledzionie. Śledziona i żołądek są razem, właśnie w parze, jako żywioł ziemi. I teraz nadmierne wychłodzenie tego żywiołu ziemi sprawia, że nie jest on w stanie wykonywać swojej funkcji ani pracy. Żeby taka osoba z otyłością mogła rzeczywiście wyzdrowieć, pozbyć się na zawsze tej choroby i uzdrowić cały swój organizm, to powinna zainteresować się po pierwsze tym filmem Detox, który ja stworzyłam, a po drugie poradnik pożywienie, które leczy. W następnej kolejności oczyścić organizm z symfonią natury. Bardzo ważna jest tutaj kolejność. I teraz, dlaczego diety dla osób otyłych nie działają? Ano dlatego, że większość z nich opiera się o surowiznę. Natomiast surowizna niestety, ale jeszcze bardziej pogłębia problem tych ludzi. Oczywiście są takie osoby, które na surowiźnie i intensywnych ćwiczeniach schudły, ale ten efekt nie jest trwały i zaraz po tym, jak one przestały się odżywiać w taki sposób, to po prostu przytyły, czyli to jest tak zwany efekt jojo, który niczego pozytywnego do zdrowia człowieka nie wnosi. Jeśli taka osoba z otyłością chce schudnąć na stałe, chce mieć trwały efekt, to trzeba się zająć odpowiednio właśnie całym układem pokarmowym, a mianowicie go wygrzać. I ja o tym opowiadam właśnie w tych poradnikach pożywienie, które leczy, poradnik Detox. No i potem przechodzimy sobie do symfonii natury, która umożliwi oczyszczenie takiego organizmu. No bo kiedy sobie popatrzymy na osobę z otyłością, to powinniśmy wyobrazić sobie taki duży kontener ze śmieciami, gdzie już nawet jeden ciężarowy samochód nie jest w stanie wywieźć tak ogromnej ilości toksyn. I teraz te toksyny biorą się zwyczajnie z tego, że ten żołądek nie funkcjonuje prawidłowo. No a jak ma funkcjonować prawidłowo, skoro ani lekarze, ani ci tak zwani dietetycy kliniczni nie wiedzą, w jaki sposób tej osobie pomóc? Moi drodzy, medycyna chińska jest medycyną z 5000 lat tradycji. Nikt lepiej niż Chińczycy nie wie, z czego biorą się zaburzenia metaboliczne i rzeczywiście one się sprawdzają. Ja kilkakrotnie już Wam wspominałam, że lecząc siebie z astmy i z alergii, również nie wiedziałam, że leczę się filozofią medycyny chińskiej. A więc to świadczy tylko i wyłącznie o tym, jak niezwykle mądrym i inteligentnym narodem są Chińczycy. Ja skończę na tym pierwszą część i za chwilę przejdziemy sobie do drugiej części, ponieważ jak wiecie, wrzucam te filmy zarówno na YouTube, jak i na TikToka, no to te 10 minut, moi drodzy, i za chwilkę druga część.